Idą święta wielkanocne i jak co roku stajemy nie dość, że przed wyzwaniem, jakim niewątpliwie jest przygotowanie rodzinnego śniadania, to jeszcze czeka nas dylemat odnośnie świątecznych zakupów. Co i gdzie kupić? No i za ile przede wszystkim? Najtrudniejszym do zniesienia i najdotkliwszym dla naszego portfela zdaje się być przede wszystkim to ostatnie pytanie. Według ekspertów na nasz wielkanocny koszyczek wydamy 126 zł więcej niż w poprzednim roku. W 2017 roku średnio na świąteczne zakupy przeznaczaliśmy około 400 zł. Dzisiaj szacuje się, że za te same zakupy zapłacimy już ponad 520 zł. Wszystko to za sprawą stale rosnących cen. Szczególnie podrożały jaja, wędliny, czekolada, masło o prawie 1/4 i owoce. Za jabłka zapłacimy nawet 50% więcej. Robi pan już zakupy przedświąteczne? Zrobiłem. Zrobił pan. Widzisz pan, jabłek kupiłem i wystarczy. Jabłka na święta w takim razie w tym roku? Tylko. Podwyżki nie zniechęcają jednak Polaków do przygotowywania suto zastawionego stołu. W końcu to nasza tradycja. Trudno byłoby nam sobie wyobrazić Wielkanoc bez świątecznego barszczu czy żurku. Co tak tradycyjnie u pana w rodzinie przygotowywane jest na święta? Jak zwykle na święta wielkanocne jajeczko i cóż więcej, kawałek kiełbaski by się zjadło. Czyli takie elementy święcone. Tak. A jakieś dania? No, barszcz biały z tym, z chrzanem. O. Ze swojskim. Rozumiesz pan? Tak. Ze swojskim chrzanem, żeby był dobry. Najważniejszy element. Tak. Najważniejszy element. Dodaję ostro. Do tego jeszcze trochę tam kawałek mięsa. O, barszczyk jest. Co przygotowujemy? Co u pani w rodzinie się przygotowuje na święta? O, ja zazwyczaj jeżdżę do teściów. No to w takim razie co teściowa szanowna przygotowuje? No barszczy biały. No i co tam, ciasta. To są takie najgłówniejsze atrakcje gastronomiczne, tak? Tak. A proszę mi powiedzieć, jeśli zakupy na święta, to gdzie? W sklepie, w markecie, czy też tak jak tutaj na rynku? Tutaj na rynku najbardziej. To na co państwo czekacie na tym stole świątecznym? Na żurek. Tak. Czyli to najważniejszy punkt. Tak. Pozostaje pytanie, gdzie najlepiej zaopatrzyć się w świąteczne produkty? Jak się okazuje, Łukowianie najczęściej kierują się w tym wyborze względami ekonomicznymi, ale zdarzają się wyjątki. Gdzie dzisiaj robi się zakupy takie świąteczne? Bardziej w sklepach, tam, czy bardziej właśnie... Tam, gdzie najtaniej się szuka. Czyli gdzie by pan polecił? Przeważnie się kupuje w marketach. Część na rynku. Tradycyjnie na rynku. Na rynku. I dlaczego na rynku? Po prostu, bo to jest atmosfera taka. Atmosfera. Bo niektórzy mówią o kwestiach ekonomicznych, a pan mówi o atmosferze. A zatem wybieramy promocje w supermarketach i rynek. Czwartkowe ostatnie przed Wielkanocą łukowskie targowisko nie narzekało na brak zainteresowania. Nawet mimo bardzo nieprzyjemnej pogody i bliskości marketów mieszkańcy chętnie robią zakupy na straganach.